Cześć, witam Was na zajęciach online santoszowych. Dzisiaj zrobimy zajęcia ogień z Monią. Jeżeli byłaś kiedyś na moich zajęciach albo widziałaś moje zajęcia online, to wiesz mniej więcej w jakim stylu je prowadzę. Jeśli nie, to zapraszam do dzisiejszego flow ze mną. Zajęcia są bardziej dynamiczne. W pewnym momencie robimy pewien układ i pracujemy dużo z ruchem i oddechem. Jestem obecnie na północy Hiszpanii, nad morzem, więc pozdrawiam Was serdecznie z tej krainy i zapraszam do praktyki. Zaczniemy sobie od siadu skrzyżnego, aby troszeczkę uspokoić oddech i skupić się na oddechu, także usiądź tak, jak Ci wygodnie, możesz skrzyżować nogi zwyczajnie, albo możesz usiąść na piętach, jeżeli wolisz. Ważne, aby wydłużyć kręgosłup i żeby nie odczuwać dyskomfortu w udach oraz w biodrach. Rozluźnij brzuch, połóż ręce na kolanach albo gdzieś w okolicy tłocza. Możesz złożyć rękę jedna na drugą, albo położyć wierzch dłoni na kolana. Rozluźnij swoje ramiona, ściągnij je luźno w dół i wydłuż tył szyi do góry. I weź kilka oddechów, skupiając się na swoim rytmie, na tym, jak głęboki jest i czy oddychasz brzuchem, czy klatką piersiową, czy jednym i drugim i w jakim wymiarze. Możesz zamknąć oczy na początek praktyki i wsłuchaj się w dźwięk swojego oddechu. Stopniowo zacznij wydłużać swój wydech. Z każdym wydechem rozluźniaj swoje ramiona coraz bardziej. Staraj się nie napinać brzucha ani bioder. Pozwól, aby oddech połączył Cię z swoim własnym ciałem. Niech on będzie łącznikiem między Twoim umysłem a Twoim ciałem. Weź jeszcze kilka głębokich wdechów i wydechów, wydłużając wydech. I coraz bardziej zwężając gardło przy wydechu, generując lekki syk, zbliżając się tym do oddechu Ujjayi, do którego zachęcam Was podczas dzisiejszej praktyki. Pozwala on wydłużyć wydech, połączyć się jeszcze bardziej ze swoim oddechem i rozgrzać ciało, rozgrzać oddech. Powoli otwórz oczy, jeśli miałeś je zamknięte. I zaczniemy dzisiaj od mobilizacji szyi, czyli od ruchów głową na boki, patrząc się jak najdalej za siebie. W jedną stronę i zmieniamy na drugą. Staraj się z wdechem patrzeć do przodu, a z wydechem do tyłu. Angażuj mięśnie szyi, ale nie angażuj innych mięśni pleców, czy nie odwracaj się za bardzo za głową. Jeszcze raz w jedną stronę i z wydechem druga. Wracamy do centrum, z wdechem unieś brodę jak najwyżej do góry, spójrz się jak najwyżej w górę. A z wydechem ściągnij brodę do obojczyku, rozciągnij tył szyi przy karku. Wdech, góra. Wydech, dół.
Jeszcze raz z wdechem wyciągnij brodę jak najwyżej do góry, zamiast opuszczać głowę jak najbardziej do tyłu, to wyciągnij szyję. I z wydechem ściągnij brodę w dół. Kilka krążeń dookoła, głową powoli, delikatnie. Czując, jak rozciągają się boczne mięśnie szyi. I w drugą stronę. I wystarczy. Złap się za kolana i kilka krążeń ramion w tył. Bardzo obszernych, bardzo dokładnych. I druga strona. I wystarczy. Wciągamy ręce do boków. Sięgamy kciukami jak najdalej do tyłu, otwierając dłonie do nieba. Ściągaj kciuki jak najdalej w dół do ziemi. Głęboki wdech. I z wydechem odwróć ramiona do przodu, rotując je w przód i sięgając kciukiem do tyłu, otwierając dłonie do góry, ale w drugą stronę. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. I jeszcze jeden wdech. I wydech. I nie opuszczając dłoni na ziemię, wyciągnij ręce do góry, łącząc je nad głową. Ściągnij ramiona w dół, wyciągnij dłonie jak najwyżej, ściągnij łokcie do uszu i cofnij dłonie do tyłu, jeśli masz przestrzeń. Z wdechem wydłuż się do góry jak najwyżej, rozciągając kręgosłup. Trzymaj jeszcze tę pozycję, staraj się wcisnąć dłoń jedną w drugą jak najmocniej. Zauważ, czy napiąłeś troszeczkę bardziej biodra. Jeśli tak, to je staraj się rozluźnić. Tutaj działają mięśnie barków, ramion. Głęboki wdech, wydłuż się do góry. I z wydechem sięgnij dłońmi do przodu jak najdalej. Połóż się luźno, rozluźnij plecy, rozluźnij biodra. Poczuj, jak rozciąga się jedno biodro troszeczkę mocniej, możesz pobujać się na boki. I delikatnie z wdechem wróć do góry. Zmień splot swoich nóg. I jeszcze raz zejdź do przodu na kilka oddechów, znowu bujając się na boki może. Jeśli pośladki odrywają Ci się od ziemi, nic nie szkodzi. Ważne, żeby rozluźnić tutaj plecy i ramiona i rozciągnąć troszeczkę biodra. Chcę zauważyć, jak inaczej się czujesz w splocie swoich nóg. I z wdechem wracamy do góry. Przejdziemy teraz do klęku podpartego. Dłonie pod ramionami, kolana pod na szerokość bioder. I z wdechem pozycja krowy. A z wydechem pozycja kota z przejściem pośladkami napięty. I z wdechem pozycja krowy. Wyciągając się do góry. Z wydechem, z przejściem napięty. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Ostatni flow, wdech.
I wydech. Zostań tutaj, wyciągając ręce jak najwyżej, podnieś biodra do góry i staraj się opuścić klatkę piersiową na matę i zostaw czoło na macie albo brodę na macie, w zależności od tego, jak czujesz się rozciągnięty, rozciągnięty w kręgosłupie. I to jest dla Ciebie za głęboko. Połóż zwyczajnie czoło na macie i rozluźnij ramiona. Kilka oddechów. I z kolejnym wdechem wróć do klęku podpartego. Tym razem rozszerz mocno palce u dłoni, ciśnij opuszki palców w matę i wyciągnij jedną, następnie drugą nogę do tyłu, przechodząc do pozycji planki. Ramiona mocno trzymają Ciebie w powietrzu, odpychając się delikatnie dłońmi od maty. Brzuch aktywny, nogi aktywne, rzepki kolan podniesione, czyli uda napięte i pośladki aktywne. Wydłużamy tutaj kręgosłup, tak jakby głowa chciała wyciągnąć Cię do przodu, a pięty i kość ogonowa do tyłu. Możesz położyć kolana na ziemi, jeżeli w którymkolwiek momencie będzie to dla Ciebie za dużo. A jeżeli chcesz wejść głębiej, z wdechem podnieś jedną nogę w powietrze, z wydechem podciągnij kolano do łokcia, wdech, odstaw do tyłu, wydech, odłóż na ziemię, wdech, druga noga, wydech, podciągnij, wdech, do tyłu, wydech, odstaw, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech i ostatni raz wdech, wydech, wdech, odstaw, wdech, wydech, wdech i odstaw. Przejdziemy teraz do planki bocznej. Przewróć na prawą rękę, prawą stopę, otwórz się na swój lewy bok. Wypychaj biodra jak najwyżej do góry i ustaw stopy jedna obok drugiej albo jedna na drugiej. Staraj się aktywnie wypychać biodra jak najwyżej w górę. Odpychać się na prawej ręce jak najdalej od ziemi. I zostań tutaj albo spróbuj unieść lewą nogę odrobinę w powietrze. Oddychaj głęboko, nogi mocne, ręce mocne. Głęboki wdech i z wydechem opuść lewą rękę na ziemię, a lewą nogę zamiast odkładać z powrotem wyciągnij na drugą stronę pod sobą. Prosto noga w kolanie, stopa na ziemi i otwieramy się na drugą stronę, wypychając biodra jak najwyżej. Prawa stopa płasko na ziemi, lewa stopa dotyka ziemi tylko zewnętrzną krawędzią. I wypychaj aktywnie biodra jak najwyżej. Głęboki wdech. Z wydechem odstaw prawą rękę na ziemi. Lewa noga wraca do tyłu, do planki. Głęboki wdech. I wydech. I z wdechem przewróć na lewą dłoń, lewą nogę. Wypchnij biodra jak najwyżej w górę. Ustaw stopy jedna obok drugiej lub jedna na drugiej. I zostań tutaj, albo wyciągnij prawą nogę w powietrze jak najwyżej. Mocne nogi, mocne ręce. Wypychaj biodra jak najwyżej do góry, jeśli masz nogę na ziemi. Głęboki wdech. Z wydechem odstaw prawą rękę. Lewą nogę zamiast odstawiać, przepuść na drugą stronę, pod spodem, opuść na zewnętrzną krawędź, otwórz się do boku, wyciągając lewą rękę w górę i biodra wypychaj aktywnie, jak najwyżej. Oddychaj ujjayi.
Głęboki wdech, wypchnij biodra wyżej. Wydech, lewa ręka wraca na matę, prawa noga wraca. Wdech do planki. Z wydechem opuść kolana i opuść klatkę piersiową jak najniżej, łokcie przy ciele. Wdech, łokcie zgięte, pierwsza kobra. Biodra na ziemi, spójrz w górę. I z wydechem podwiń palce u stóp i wypchnij biodra do psa z głową w dół. Pierwszy pies głową w dół, możesz pochodzić na nogę, rozciągnąć sobie tyły nóg. Pamiętaj, aby dłoń cała mocno wbijała się w matę. Ręce były proste w łokciach. I wypychaj kość ogonową do góry, do tyłu, jak najmocniej. I oddychaj, dalej. Ściągnij pięty do ziemi jak najniżej, jeśli możesz. Nie musisz dotykać piętami do ziemi, ale wyprostuj nogi w kolanach, wyciągając kość ogonową do góry. Z kolejnym wdechem uniesiemy prawą nogę jak najwyżej do góry. Noga prosta w kolanie. Na jeden, dwa oddechy. I po chwili zegnij nogę w kolanie, sięgając piętą za plecy. Otwierając biodra na prawą stronę. Ciągnij piętą za plecy jak najdalej i ciągnij prawe ramię w dół, żeby ramiona nie otwierały się na prawą stronę, tak jak biodra. Głęboki wdech, powiększ troszeczkę rozciągnięcie, a z wydechem postaw prawą stopę między dłonie. Rozciągniemy sobie biodra jeszcze przed przejściem do naszego flow, czyli tylna stopa obciągnięta i z wdechem ręce w górę, a z wydechem usiądź troszeczkę niżej. Poczuj, jak rozciągasz lewe biodro, prawa stopa aktywnie wbija się w matę, ciągnie lewe biodro w przód, a lewa stopa aktywnie wierzchem wbija się w matę z tyłu. Brzuch aktywny. Nie wypychamy brzucha do przodu i klatki piersiowej, żeby nie nadwyrężyć odcinka lędźwiowego. Więc aktywny brzuch i aktywne pośladki. Ręce wyciągamy jak najwyżej do góry, aby wyciągnąć boki tułowia jak najwyżej do góry. I pracujemy z oddechem. Z każdym wdechem wyciągamy się wyżej, a z wydechem siadamy trochę niżej. Nogi aktywne. Głęboki wdech. Z wydechem obróć się za prawym ramieniem do tyłu. Złap się lewą ręką za prawe kolano, prawą ręką za lewe udo. I odwróć się jak najdalej za plecy. I z wdechem ręce wracają do góry. A z wydechem opuść dłonie po lewej stronie twojej prawej stopy. Przesuń stopę na prawo. Otwórz tutaj biodra, zrób miejsce na dłonie. I z wdechem wyciągnij klatkę piersiową do przodu. Wypchnij piersi jak najbardziej w przód. Wydłuż kręgosłup. I zostań na dłoniach, jeśli tutaj już ci wystarczy i czujesz wystarczające rozciągnięcie w udach. Albo zejdź niżej. Na łokcie albo na blok, jeśli masz pod ręką bloki, możesz podłożyć je pod łokcie. W każdej z opcji, w której być może jesteś, staraj się ciągnąć dłońmi klatkę, dłonie ciągnąć w dół, a klatkę piersiową wyciągać do przodu. Możesz również spróbować pogłębić pozycję, podnosząc tylnie kolana w powietrze. I utrzymaj pozycję na kilka oddechów, starając się wydłużyć kręgosłup i rozciągnąć mocniej biodro. Oddychaj Ujjayi. Głęboki wdech i z wydechem opuść kolano na ziemię, z wdechem wróć na dłonie, jeśli jesteś na łokciach. Wróć stopą
na środek. Podbiń palce lewej stopy, podnieś kolano, dostosuj swój rozkrok i z wdechem podnieś ręce w górę. Jedna z wersji wojownika pierwszego z piętą tylniej nogi w powietrzu. Staraj się usiąść jak najniżej. Podwinąć kość ogonową. I jeżeli to powoduje zgięcie tylnej nogi, to zegnij tylnią nogę. Jeżeli możesz ją wyprostować bez otwierania bioder do boku, wyprostuj tylnią nogę. Cofaj się na prawej nodze do tyłu i wypychaj do przodu na lewej, dzięki czemu ciężar jest równomiernie rozłożony na obydwu nogach. I jeszcze jeden wdech. Wydech, usiądź trochę niżej. Wdech. I z wydechem opuść dłonie na ziemię. Chaturanga Dandasana. Z kolanami na ziemi lub w powietrzu opuść klatkę piersiową jak najniżej. Łokcie przy ciele. Z wdechem podnieś się do góry. Do psa z głową do góry, jeśli masz biodra juda w powietrzu. Lub do kobry. I z wdechem wróć do psa z głową w dół. Znajdź tutaj swój odpoczynek. Kilka oddechów. Zregeneruj się. Poczuj różnicę w swoich nogach, w biodrach, w ramionach. Weź kilka oddechów. Z każdym wydechem uspokajając rytm twojego serca. I rozgrzewając twoje ciało jeszcze bardziej. Z kolejnym wdechem unieś lewą nogę jak najwyżej do góry. Noga prosta w kolanie z początku. Głęboki wdech podnieś się troszeczkę wyżej, a z wydechem zegnij nogę w kolanie i sięgnij piętą za plecy, otwierając biodra na lewą stronę tym razem. Cofaj piętę za plecy. Otwieraj biodra aktywnie na lewą stronę. I ściągaj lewe ramię w dół, aby nie otwierać klatki piersiowej razem z biodrami. Głęboki wdech, otwórz biodra troszkę mocniej. I z wydechem postaw stopy między dłonie. Prawe kolano na matę. Obciągnięte palce prawej stopy i z wdechem wyciągnij ręce w górę. A z wydechem opuść biodra niżej. Powtarzamy to, co na poprzednią stronę, czyli lewa stopa aktywnie wbija się w matę, wierzch prawej stopy aktywnie wbija się w matę, brzuch trzyma mocno lędźwia. I z wydechem puszczamy biodra nisko, ale z aktywnymi nogami. Pośladki również trzymają kontrolę nad tym, jak nisko schodzimy w dół. Ręce wyciągnij do góry, wydłuż boki swojego ciała. I z wydechem zejdź niżej. Głęboki wdech. I wydech. Wdech. Wydech. Wdech. I z wydechem spójrz za plecy, za lewe ramię. Twist kręgosłupa. Pomóż sobie prawą ręką. I z wdechem wróć do góry. I z wydechem dłonie po prawej stronie lewej stopy. Otwórz biodra, przesuń stopy na lewą stronę i wydłuż kręgosłup. Możesz zostać tutaj z rękami, z dłońmi na macie. Ważne, aby wydłużać kręgosłup, wypychać klatkę piersiową do przodu albo zejść na łokcie. I znów ciągnij klatkę piersiową do przodu. Wydłużaj kręgosłup. I zostań tutaj, aby podnieść prawe kolano w powietrze. Głęboki wdech, z wydechem opuść kolano, jeśli masz w powietrzu. Z wdechem być na dłonie, jeśli jesteś na łokciach. Stopę przesuwamy na środek. Podbijamy palce tylnej stopy, podnosimy kolano. Dostosuj swój rozkrok i z wdechem wyciągnij ręce w górę.
obydwie nogi mocne. Brzuch aktywny, kość ogonowa podwinięta. Wyciągaj boki tułowia do góry. Boki klatki piersiowej wyciągaj do góry. I kolejny wdech, wyciągnij się do góry, a z wydechem Chaturanga Dandasana odłóż dłonie na matę, stopy do tyłu i z kolanami na ziemi lub powietrzu. Wydech, zejście w dół, wdech. Kobra lub pies głową do góry i wydech, pies głową w dół. Głęboki wdech i wydech. Trzymaj się tej chwili. Wytchnienie. Z kolejnym wdechem zagnij nogi w kolanach, spójrz między dłonie i zrób krok w przód prawą, lewą stopą. Zostaw stopy na szerokość biodr i zejdź nisko do Uttanasana, luźno szyja, luźno plecy, niech ręce i głowa ciągną twój kręgosłup, twoje plecy w dół, rozciągając wszystkie mięśnie. Zegnij nogi w kolanach i połóż klatkę piersiową na udach. I puść się luźno, możesz pomachać głową na boki, złapać się za łokcie lub zupełnie popijać się kilka razy na boki. Poeksperymentuj tutaj, możesz wyprostować jedną nogę w kolanie, drugą naprzemiennie. Poczuć luźne plecy, luźną głowę. Następnie wyprostuj nogi w kolanach, wyciągnij ręce do kostek albo trochę wyżej i wydłuż kręgosłup do pół wyprostu. Ściągnij łopatki na plecach, wypchnij klatkę piersiową w dół do ziemi. Rzepki kolan podniesione, czyli uda są aktywne, chroni to przed przeprostem kolan. Zauważ, jak napięte masz mięśnie wzdłuż kręgosłupa, które pomagają ci wydłużyć plecy. Jeżeli czujesz, że masz okrągłe plecy, połóż dłonie trochę wyżej i wyprostuj kręgosłup. Jeżeli czujesz, że masz przestrzeń, możesz zejść rękami trochę niżej. Z wydechem luźno Uttanasana. A z kolejnym wdechem proste plecy, wyciągnij ręce nad głowę, spójrz na kciuki. Wydech dłoni przy klatce piersiowej. Ok. Część rozgrzewkową praktyki mamy ze sobą. Zaczniemy teraz, przejdziemy teraz do naszego flow. A flow zaczniemy od dwóch powtórzeń powitania słońca B. Surya Namaskar B. A później przedstawię Wam dzisiejszy flow na praktyce. Zaczniemy od pozycji góry, Tadasana. Duże palce u stóp razem, pięty odrobinę osobno. Wszystkie palce rozłożone jak najszerzej, wbijają się mocno w matę. Rzepki kolan podciągnięte do góry, czyli napnij uda i zobacz, jak podciągając się rzepki kolan, nagnij pośladki, podwijając kość ogonową, czyli ściągnij brzuch do kręgosłupa. Ramiona tutaj do tyłu i w dół, palce dłoni ciągną twoje ramiona do dołu. A tył głowy wyciągnij jak najwyżej w górę lub głowę. Kilka oddechów. I zaczniemy od pozycji Utkatasana, pozycja krzesła. Z kolejnym wdechem sięgnij do ziemi. Wyciągnij ręce w górę. Zostań tutaj na dwa oddechy. Podnieś palce u stóp, przełóż ciężar ciała napięty. Usiądź jak najniżej, wyciągnij ręce jak najwyżej. Głęboki wdech, wydłuż się do góry z wydechem Uttanasana. Wdech, pół wyprost, dłonie na ziemi lub przy kolanach, przy kostkach, wydłuż kręgosłup. Z wydechem, Chaturanga Dandasana, z przejściem lub przeskokiem z kolanami na ziemi lub w powietrzu, wdech, kobra lub pies głową do góry. Wydech, pies głową w dół. Z kolejnym wdechem, prawa noga jak najwyżej do góry. Wydech, stopa między dłonie. Wdech. Wojownik pierwszy, tylnia pięta może być w powietrzu lub na ziemi. Wydech. Chaturanga Dandasana.
wdech. Kobra lub pies głową do góry, wydech. Pies głową w dół. Wdech, lewa noga do góry. Wydech, stopa między dłonie. Wdech, wojownik na drugą stronę. I wydech, Chaturanga Dandasana. Wdech. I wydech, pies głową w dół. Kilka oddechów. Z kolejnym oddechem, zegnij nogi w kolanach, spójrz między dłonie, wydech, przejście lub przeskok na szczyt maty, wdech, pół wyprost. Z wydechem Uttanasana. Z wdechem krzesełko. Zostań tutaj na jeszcze jeden oddech. I z kolejnym wdechem wyciągnij się do góry. I z wydechem dłonie przy klatce piersiowej. Weź głęboki wdech i wydech. I runda druga. Z kolejnym wdechem Uttanasana. Wydech Uttanasana. Wdech pół wyprost. Wydech. Chaturanga Dandasana. Wdech. Pies głową do góry. Wydech. Pies głową w dół. Wdech. Prawa noga do góry. Wydech. Wdech. Wojownik. Wydech. Chaturanga Dandasana. Wdech. I wydech. Wdech, lewa noga góra. Wydech, między dłonie. Wdech. I wydech, Chaturanga Dandasana. Wdech, kobra lub pies. Wydech, pies głową w dół. I pięć oddechów. Mocne ręce, mocne nogi. I z kolejnym wdechem zegnij nogi w kolanach, wydech, przejście lub przeskok na szczyt maty, wdech, wyciągnij kręgosłup, wydech, Uttanasana, wdech, krzesełko i ten sam wdech, wyciągnij się do góry, wydech, dłonie przy klatce piersiowej. Okej. Przejdziemy do naszego flow. Pierwszą rundę zrobimy troszeczkę wolniej, żeby zapoznać się z sekwencją. Zostaniemy w pozycjach na kilka oddechów, a kolejne przyspieszymy tempa, aby poczuć połączenie oddechu z ciałem i oddechu z ruchem. Także zapraszam Was. Zaczniemy podobnie jak w powitaniu słońca. Zrobimy naszą winiasę, czyli chaturangę, i później zostaniemy w wojowniku. Przejdziemy do kolejnych pozycji. Duże palce u stóp razem, pozycja góry, Tadasana, tak jak poprzednio. Zaczniemy od Utkatasana. Wdech. Wydech. Uttanasana. Wdech. Wyciągnij kręgosłup. Wydech. Chaturanga. Wdech. Pies głową do góry. Wydech, pies głową w dół. Wdech, prawa noga do góry. Wydech, stopa między dłonie. Tylnie upięty zostaw w powietrzu. Wdech, ręce w górę. Głęboki wdech. Z wydechem odwróć się za prawym ramieniem. Wyciągnij rękę do tyłu, a lewą do przodu. I spójrz się za prawą rękę, jak najbardziej w tył. Z wydechem pogłębi
skręt, głębiaj twist. I staraj się cofnąć prawy biodro do tyłu. Głęboki wdech, ręce w górę. I z wydechem wojownik drugi. Lewa pięta na matę. Usiądź jak najniżej, otwórz biodra jak najmocniej. Cofaj prawe kolano na prawą stronę. Lewe biodro do tyłu. I usiądź niżej. Pośladki aktywne, brzuch aktywny. Wdech. Odwrócony wojownik. I z wydechem sięgnij łokciem na kolano. Lewa ręka wyciąga cały twój bok. Możesz zostać tutaj albo ułożyć prawą rękę na ziemi. Możesz zostawić prawą rękę w powietrzu. Mocne nogi. Głęboki wdech. Otwórz klatkę piersiową mocniej do nieba. A z wydechem wyprostuj prawą nogę w kolanie. Możesz zmniejszyć troszeczkę rozkrok. I z kolejnym wdechem, podając prawą dłoń na prawej nodze, otwórz klatkę piersiową do boku, wypychając prawie biodro w przód. Głęboki wdech. Z wydechem opuść lewą rękę na ziemię. Lewa pięta w powietrze. I wdech, wydłuż kręgosłup. Wyciągając się do przodu i stając wysoko na lewej stopie. Biodra są obydwa skierowane do przodu. Rzepka prawego kolana jest podniesiona. I z wdechem wydłuż kręgosłup. A z wydechem opuść się niżej. Wdech i wydech. I z wdechem wydłuż kręgosłup. Połóż dłonie na macie, zajmij prawą nogę w kolanie. Wydech. Chaturanga Dandasana. Wdech. Kobra lub pies głową do góry. Wydech. Pies głową w dół. I to był flow na jedną stronę. Powtórzymy flow na drugą. Głęboki wdech i luźny wydech. Z kolejnym wdechem lewa noga do góry. Wydech, stopa między dłonie. Wdech, tylnia pięta w powietrzu. Mocne nogi. Głęboki wdech. Z wydechem odwróć się na lewą stronę. Spójrz za lewą ręką do tyłu. Staraj się cofnąć lewe biodro do tyłu i wypchnąć prawe do przodu. Możesz patrzeć do boku albo za lewą ręką. Mocne nogi. Z wydechem pogłębiaj twist do tyłu. I wdech, ręce w górę. Wydech, wojownik drugi. Prawa pięta na matę. Siadamy nisko. Lewe kolano na lewą, prawe biodro do tyłu. Wdech, odwrócony wojownik. I z wydechem sięgamy łokciem na kolano albo dłonią na matę lub w powietrze, wyciągając prawą rękę do przodu, do góry, rozciągając cały bok. Albo pionowo do góry, zależy jak się dzisiaj lepiej czujesz. Z wdechem otwórz klatkę piersiową mocniej do nieba. Mocne nogi. Kolejny wdech. Wyciągnij prawą rękę wyżej. Z wydechem wyprostuj lewe kolano. Lewa dłoń na lewej nodze. I otwórz klatkę piersiową znowu do boku, do nieba. Możesz spojrzeć za prawą ręką do góry. I staraj się wypychać lewe biodro w przód. Z kolejnym wdechem wyciągnij prawą rękę wyżej. A z wydechem sięgnij prawą ręką w dół, połóż dłoń na ziemi, prawa pięta w powietrze i wydłuż kręgosłup. Z wydechem opuść się niżej luźno. Wdech, wydłuż kręgosłup. I wydech, luźno. Wdech. A z wydechem Chaturanga Dandasana twojego wyboru.
wdech, kobra lub pies głową do góry. I wydech, pies głową w dół. Kilka oddechów. I z kolejnym wdechem zagnij nogi w kolana, spójrz między dłonie. Wydech, przejście lub przeskok, wdech, wyprostuj kręgosłup, wydłuż go, wydech, uttanasana. I z wdechem pozycja krzesełka, ten sam wdech, wyciągnij się do góry, wydech, dłonie przy klatce piersiowej. To jest nasza sekwencja. Na jedną i na drugą stronę jest cała runda. Powtórzymy to dwa razy, troszeczkę przyspieszając tym razem tempo. Czyli zostaniemy w każdej pozycji na jeden oddech. Będzie troszeczkę bardziej dynamicznie, dlatego powtórzymy to dwa razy całość, abyście mogli troszeczkę zapamiętać sekwencję i może przy drugim razie na pewno skupić się bardziej na swoim oddechu i na połączeniu ruchu z oddechem. Zaczynamy tak jak poprzednio, tadasana, mocne nogi, mocne pośladki, brzuch, ręce, głowa w górę. I z wdechem krzesełko. I wydech. Uttanasana. Wdech, wydłuż kręgosłup. Wydech, chaturanga, dandasana. Wdech. I wydech. Pies głową w dół. Wdech. Prawa noga do góry. Wydech. Stopa między dłonie. Wdech. I wydech. Spójrz się za prawą ręką do tyłu. Wdech. Ręce w górę. Wydech. Wojownik drugi. Wdech. Odwrócony. Wydech, ręka na ziemię lub łokieć na kolano. Wdech, otwórz się do nieba. Wydech, wyprostuj prawą nogę. Wdech, otwórz się jeszcze raz. Wydech, lewa ręka w dół. Wdech, wydłuż kręgosłup, tylnia pięta w powietrzu. Wydech, opuść się luźno w stronę nogi. Wdech, wydłuż kręgosłup. Wydech, chaturanga dandasana. Wdech, kobra lub pies głową do góry, wydech, pies głową w dół, wdech, lewa noga jak najwyżej do góry, wydech, stopa między dłonie, wdech, ręce w górę, wydech, spójrz za lewą ręką do tyłu, wdech, ręce w górę, wydech, wojownik drugi, wdech, odwrócony. Wydech. Łokieć na kolano lub ręka na ziemię. Wdech. Otwórz klatkę piersiową na bok. Wydech. Wyprostuj lewą nogę. Wdech. Otwórz klatkę piersiową. Wypchnij lewe biodro w przód. Wydech. Prawa ręka w dół. Lewa w dół. Prawa pięta w górę. Wdech. Wydłuż kręgosłup. Wydech. Ściągnij klatkę do lewej nogi. Wdech, wydłuż kręgosłup. Wydech, chaturanga dandasana. Wdech, kobra lub pies głową do góry. Wydech, pies głową w dół. Z kolejnym wdechem zagnij nogi w kolanach, spójrz między dłonie. Wydech, przeskok lub przejście, wdech. Wydłuż kręgosłup. Wydech. Luźno. Klatka luźno, głowa. Wdech. Krzesełko. I wyciągnij się do góry. Wydech. Dłonie przy klatce piersiowej. Wzdłuż ciała. Weź głęboki wdech i wydech, zanim przejdziemy do finalnej rundy dzisiejszej sekwencji. Staraj się
zauważyć swój oddech, wydłużać wdech, wydłużać wydech, tak aby jeden oddech starczył na jedną pozycję albo na jeden ruch w pozycji, czy to jest otwarcie, czy to jest zamknięcie. Tadasana, pozycja góry. Z kolejnym wdechem krzesełko. I wydech. Wdech, półwyprost. Wydech, chaturanga. Wdech. Wydech, pies głową w dół. Wdech, prawa noga do góry. Wydech, stopa między dłonie. Wdech, ręce w górę. Wydech, za prawą ręką do tyłu. Wdech, ręce w górę. Wydech, wojownik drugi. Wdech, odwrócony wojownik. Wydech, prawa ręka na ziemię lub łokieć na kolano. Wdech, odwróć się, otwórz klatkę piersiową. Wydech, wyprostuj prawą nogę w kolano. Wdech, otwórz klatkę piersiową do nieba. I z wydechem wyprostuj prawą nogę w kolanie. Z wdechem otwórz się jeszcze raz do nieba. Wydech, lewa ręka na ziemię, prawa ręka na ziemię. Odwróć biodra do przodu, wdech. Wydłuż kręgosłup, wydech. Ściągnij się bliżej do prawej nogi. Wdech, wydłuż kręgosłup. I z wydechem chaturanga dandasana. Wdech, kobra lub pies głową do góry. Wydech, pies głową w dół. Wdech, lewa noga jak najwyżej do góry. Wydech, stopa między dłonie. Wdech, ręce w górę. Wydłuż boki twojego tułowia. Wydech, za lewym ramieniem do tyłu. Wdech, ręce w górę. Wydech, wojownik drugi. Wdech, odwrócony. Wydech, łokieć na kolano albo ręka na ziemię. Wdech, otwórz się na prawą stronę. Wydech, wyprostuj lewą nogę w kolanie. Wdech, otwórz się jeszcze raz na prawą stronę mocniej, wypychaj lewe biodro w przód. Wydech, prawa ręka w dół, lewa ręka w dół, prawe pięta do góry. Wdech, wydłuż kręgosłup, wydłuż plecy do przodu. Wydech, opuść się niżej na lewy nos. Wdech, wydłuż kręgosłup. Wydech, chaturanga dandasana. Wdech, kobra lub pies głową do góry. Wydech, pies głową w dół. Weź kilka oddechów, pies głową w dół. I z kolejnym wdechem zagnij nogi w kolanach, spójrz między dłonie. Wydech, przejście lub przeskok. Wdech, proste plecy. Wydech, luźno plecy, luźno szyję. Z wdechem krzesełko. Wyciągnij się do góry. I wydech, dłonie przy klatce piersiowej. I tę sekwencję możesz zawsze wykonać, jeżeli masz ochotę na poczucie flow, poczucie połączenia oddechu ze swoim ciałem, z ruchem. Możesz wykonywać tę sekwencję tyle razy, ile chcesz, na ile masz siły danego dnia. Także polecam zapamiętanie tej rutyny i być może praktykę w swoim zaciszu domowym na własną rękę. Przejdziemy teraz do dwóch pozycji na równowagę. Jedna pozycja, jedna z opcji na tę pozycję jest bez paska, z kolan, złapanie kolana wyciągniętego do góry. Stawiamy się za kolano od zewnętrznej części
i patrzymy się do tyłu za prawą ręką. Kolejny lekki twist kręgosłupa. Inna opcja tej pozycji jest albo złapanie się za pasek i wyciągnięcie stopy prosto. Ja paska nie mam obecnie. Albo złapanie się za duży palec i stopy, wyciągnięcie nogi prosto i spojrzenie do tyłu za prawą ręką. Jeszcze jeden wdech, z wydechem sięgnij dalej głową za plecy albo ręką i z kolejnym wdechem wyjdź z pozycji, powoli odkładając nogę obok prawej, rozluźnij nogi i przejdź na drugą stronę, wyciągając lewe kolano do góry, chwytając się prawą ręką za nie i patrząc się za lewą ręką do tyłu. Opcja, wyciągnąć lewą nogą prosto w kolanie. Z wydechem odstawiamy lewą nogę od prawej. Rozluźnij nogi. Druga pozycja na równowagę, pozycja orła. Mocno ustaw lewą nogę na ziemi, zegnij ją troszeczkę w kolanie i opróć prawą nogę dookoła lewej. Wystarczy, że stawisz ją tutaj, a jeżeli chcesz spróbować opryć zupełnie, to staraj się zahaczyć palce o swoją łydkę. I lewy łokieć na prawą, łączymy dłonie w miarę możliwości. Odepnij łokcie od siebie, podnieś się do góry i usiądź jak najniżej na lewej nodze. Znajdź swój punkt nieruchomy drishti. Pomaga on w równowadze, koncentracji. Brzuch aktywny. Rozciągaj przestrzeń między łopatkami. I siadaj jak najniżej na lewej nodze. Głęboki wdech i wydech. I z kolejnym wdechem wyjdź z pozycji. Rozluźnij nogi. Prawa noga mocno na ziemi, lewa noga obkręca się dookoła. Zahacz palcami o łydkę albo zostaw palce luźno obok prawej nogi. Prawy łokieć na lewym, odciągnij łokcie od siebie, podnieś do góry i usiądź jak najniżej. Znajdź swój punkt drishti. Znajdź równowagę, znajdź koncentrację. I moc w nogach. I z wdechem wyjdź z pozycji. Rozluźnij nogi. Stań na szerokość bioder albo troszkę szerzej, stopy skierowane do zewnątrz. Malasana, usiądź pośladkami jak najniżej ziemi. Pięty cały czas są na ziemi. Jeżeli odrywasz je w powietrze, troszeczkę stań szerzej albo podstaw sobie coś pod pięty. Jeżeli masz bloki, to bloki. Jeśli nie, to mogą być książki. Staraj się wypychać łokciami kolana na zewnątrz i rozciągnąć sobie troszeczkę bardziej biodra i fachiny i wydłuż kręgosłup do góry. Staraj się z każdym wdechem wydłużać kręgosłup, siadać luźniej biodrami. Jeśli chcesz wejść troszkę głębiej, możesz sięgnąć dłonią przez kolano jak najdalej i otworzyć się klatką piersiową do boku, do góry. Aby zostać w poprzedniej pozycji, która jest wystarczająca, żeby
poczuć jej benefity. I delikatnie wróć do centrum. Przejdź na drugą stronę. Kilka oddechów. Głęboki wdech, z wydechem wróć do centrum, wyciągnij kręgosłup jeszcze raz i delikatnie usiądź na pośladkach. Postaw stopy szerzej niż biodra, pozwól im opaść na boki, naprzemiennie rozluźniając biodra, stawy biodrowe i masując pośladki. I połóż się powoli na plecach. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej. Bujaj się na boki. Pomasuj plecy. Pozwól kolanom opaść na prawą stronę na kilka oddechów. Rozluźnij ciało w tej pozycji. Delikatnie przerzuć kolana na drugą stronę. I znowu rozluźnij ciało w tej pozycji. Pozwól, aby ramię opadło ci luźno na ziemię i kolana opadły luźno na drugą stronę. Z wdechem podnieś kolana do góry. Złap się za stopy, przyciągając kolana do ziemi. Pobujaj się na boki, jeśli chcesz. Ściągnij kość ogonową do ziemi, jeżeli chcesz pogłębić rozciągnięcie tutaj w pachwinach. Możesz wyprostować jedną nogę w kolenie, może drugą, może obydwie, może wcale. Rób wszystko, na co masz ochotę przed szawasaną, ostatnią pozycją. Jak będziesz gotowa, gotowy, wyprostuj nogi, stopy troszeczkę szerzej od bioder, dłonie wzdłuż ciała, bioroda do obojczyków. Wydłuż tył szyi, rozluźnij ramiona i poczuj, jak z każdym wydechem twoje ciało rozluźnia się coraz bardziej, rozlewa się na macie. Zauważ, jak się czuje teraz twoje ciało. Jak wygląda twój oddech? Rozluźnij się z każdym wydechem coraz bardziej. I powoli zacznij poruszać palcami u stóp i u dłoni. Wyciągnij ręce nad głowę, jeśli masz ochotę, i przeciągnij się jeszcze mocno. Postaw stopy na matę, zagnij nogi w kolanach i powoli przewróć na prawy bok. Gdy będziesz gotowy, gotowa, wróć do siadu skrzyżnego, takiego, w którym jest ci wygodnie. Możesz nie otwierać jeszcze oczu, jeśli nie masz ochoty.
Ułóż dłonie na kolanach, wydłuż kręgosłup. Delikatnie złóż ręce w Namaskar Mudra i podziękuj sobie za dzisiejszą praktykę, za trud włożony w asany, tak jak ja. Dziękuję Wam wszystkim. Namaste.